Cześć, znowu coś kupiłem, a to coś to płyta główna. Płyta kupiona za całe 90 zł, w zasadzie z przeznaczeniem na części. Ale popatrzyłem sobie na nią, płyta wygląda ładnie. Nic nie było na niej robione, nikt tego nie naprawiał. Zobaczymy, czy działa, tym bardziej, że jest taka śmieszna naklejka. OK, hasło. No właśnie, może ta płyta działa? Jesteście ciekawi, czy ta płyta będzie działała? Zapraszam do oglądania. Na tej płycie jedyne, co mi się rzuciło w oczy, takiego trochę dziwnego, to tutaj coś przy tym kondensatorze. Tak jakoś dziwnie jest, nie wiem, przypalone coś. Trudno mi powiedzieć, co to jest, czy to jest resztka pasty, czy jakiś klej tutaj się w sumie wziął. O, może spróbujmy to odkleić. Co my tutaj znajdziemy? Wygląda jak przypalenie. Ale może to tylko jakiś taki artefakt. Podłączmy tą płytę sobie do zasilania przez MagSafe. Mam tutaj przewód typu MagSafe 2. Podłączymy to do zasilacza. Zakres napięcia mam tu zdefiniowany 19 V, 3 A, cyk i 300 mili prądu, praktycznie 282. To nie jest dobra wartość, ta płyta nie powinna pobierać od razu takiego prądu. Nie dam sobie głowy uciąć, ale mam wrażenie, że tak jakby się coś tutaj grzało. Palcem dosłownie czuję. Sprawdźmy to na termowizji. Odpalam prąd, zasilanie. O, zobaczcie. Coś tam jest. Czyżby to był ten kondensator? Tak. Jak myślicie, kupiłem płytę za 90 zł z przeznaczeniem na szrot i części. A im się uda naprawić? Wylutujmy ten kondensator i zobaczymy, czy ta płyta się uruchomi. Kondensator wygląda tak. Oczyszczę go trochę. Śmierdzi bardzo spalenizną. No, wy tego niestety nie czujecie, a może i na szczęście. Jest przebarwiony. I od boku dosłownie rozdymany, nadymany, pęknięty, uszkodzony jednym słowem. Dodam trochę świeżej cyny, w sensie cyny ołowiowej, żeby łatwiej było go rozlutować. Użyję też hota, rozgrzeję to, bo płyta ma dość sporą tutaj wielkość. Kondensator został usunięty i co, jak myślicie, płyta główna uruchomi się? Będzie działała? Kupiłem za 90 zł płytę, którą można bez problemu naprawić od tak? Sprawdzamy. Podłączam ponownie MagSafe'a, jeszcze bez radiatora i tak dalej, ale patrzcie, co się dzieje. 17 mili i płyta się uruchamia. Zaraz płytę wyczyszczę, skombinuję całą obudowę do MacBooka i sprawdzimy sobie tą płytę główną, jak się będzie zachowywała, czy wystartuje, czy będzie miała hasło. płyta zamontowana w obudowie. Tymczasowo podłączam zasilanie i uruchamiamy i zobaczymy, co będzie. Mamy fan spin, ale płyta się wyłącza. Urządzenie wymaga dostarczania większej ilości prądu. Połączyłem dwa kanały. Mamy gong. Mamy gong. Będzie obraz? Jest obraz. Zresetowałem teraz NVRAM. Podłączyłem dysk zewnętrzny na USB z systemem, bo dysku wewnętrznego nie chcę widzieć. System odpalił, hasła nie ma. Mam tutaj system w wersji High Sierra. I jaka jest konfiguracja płyty? Retina Mid 2014 i 7 2,5 GB, 16 GB RAM. Grafika GeForce GT 750, 2 GB RAM. Podłączę baterię. Ładowanie działa. Pobiera ponad 2 A prądu. Tutaj dysk widzi. Widzicie? Są widoczne dwa dyski. Untitled to jest dysk USB. Bez nazwy to jest dysk wewnętrzny. Teraz to jest system, to jest Catalina. Puściłem test grafiki. Sprzęt wciąga w tej chwili prawie 80 W i działa. I co myślicie? To był dobry interes? Zakup uszkodzonej płyty z przeznaczeniem na części za 90 zł. Tutaj się okazuje, że jeden uszkodzony, zwarty kondensator. Naprawa w zasadzie 0 zł, bo wystarczyło go usunąć. I mamy sprawną płytę główną. To jest dobry deal, jak myślicie? Mi się wydaje, że całkiem spoko. Trzymajcie się, do następnego razu.